Witamy w programie Podatki Info. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem aktualizacji przepisów tarczy antykryzysowej. Ustawa poszerzyła znacznie grono przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z dofinansowań. Janina, co zmieniło się w świadczeniach, które możemy uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Rozszerzono zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-kwiecień-maj bieżącego roku dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS. Zwolnienie będzie można również uzyskać, jeżeli składka została już zapłacona. Zmieniły się również przepisy dotyczące świadczenia postojowego. Będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż 3 razy. Ważnym jest to, że od teraz postojowy nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu, jak to było do tej pory. Koleżanka przedstawiła świadczenia, które możemy uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja natomiast opowiem Państwu o zmianach, jakie nastąpiły w dopłatach pozyskiwanych od starosty. Pierwszą z nich jest pożyczka w kwocie 5000 zł, która w całości może być umorzona. Skorzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, ale również przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą jednoosobowo. Warunkiem umorzenia pożyczki jest utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy. Drugą dopłatą, z której możemy skorzystać, jest dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunki, które należy spełnić, w ogóle się nie zmieniły. Jednakże obecnie rozpoczął się już nabór na te wnioski. Obie dopłaty możemy uzyskać, składając komplet wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Cała procedura jest bardzo uproszczona. Zbliżamy się do końca naszego programu. Piszcie na nasz adres. Obiecuję, że zwrotnie przekażemy komplet dokumentów, o których rozmawialiśmy w dzisiejszym programie. Informacje przedstawiły Janina Pokaska, Biuro Rachunkowe Ancyle oraz Sylwia z Kancelarii Księgowej Rzepka.